Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej poświęconej dotacji na budowę oczekiwanego w Białej Podlaskiej mostu. Ja serdecznie witam pana prezydenta Michała Litwiniuka, zastępcę prezydenta pana Macieja Buczyńskiego, panią naczelnik Renatę Tychmanowicz z Wydziału Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska wraz z panem kierownikiem Piotrem Kołodziejskim, naczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta pana Michała Romanowskiego. Witam przewodniczącego Stowarzyszenia Budujemy Most pana Wojciecha Sosnowskiego oraz radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej, pana Franciszka Ostrowskiego, Edwarda Borodiuka, Martina Izdebskiego, Rafała Wlizła oraz Roberta Woźniaka. I nie zwlekając, przekazuję głos panu prezydentowi. Dzień dobry Państwu. Jest niezmiernie miło podkreślić po raz kolejny w tej kadencji, że dzięki wspaniałej współpracy wielu środowisk, naszemu uporowi i determinacji oraz konsekwencji w działaniu wspólnie realizujemy marzenia o dynamicznym, ale zrównoważonym rozwoju naszego kochanego miasta. Otrzymaliśmy od pana wojewody decyzję o uzyskaniu przez nas dofinansowania do dwóch inwestycji, w tym tej tak bardzo przez nas wszystkich oczekiwanej, także wskazywanej przeze mnie jako obietnica wyborcza, budowy nowej przeprawy mostowo-drogowej przez rzekę Krzne. W tym miejscu się właśnie znajdujemy, u zbiegu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej, który zostanie połączony nowym mostem nad Krzną ze skrzyżowaniem ulic Dalekiej i Koncertowej. To dofinansowanie uzyskaliśmy w kwocie 29 milionów 300 tysięcy złotych. Pozostały 1 100 tysięcy złotych to jest dofinansowanie z drugiego projektu, na który złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Budowy Dróg, budowy ulicy Jastrzębiej. Przypomnę, że ta nasza konsekwencja, mimo tylu kłód rzucanych mi i moim współpracownikom pod nogi, doprowadziła już do wielu sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nasza kadencja to już przez 4 lata 262 miliony złotych nakładów inwestycyjnych. To jest kilkukrotnie więcej niż 72 miliony złotych wydane przez 4 lata wcześniejszej kadencji władz miasta na inwestycje. To już w tej kadencji przez 4 lata 130 milionów złotych pozyskanego zewnętrznego dofinansowania w proporcjach trochę ponad 70 milionów ze środków Unii Europejskiej i niespełna 60 milionów złotych ze środków budżetu państwa. Dokładnie tego, z którego pochodzi dofinansowanie do budowy nowej przeprawy mostowej przez naszą rzekę. Bardzo chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom oraz tym dalszym. Wśród najbliższych są dzisiaj ze mną pan prezydent Maciej Buczyński, pan naczelnik Wojciech Sosnowski, pani naczelnik Wydziału Dróg Renata Tychmanowicz oraz pan kierownik referatu budowy dróg Paweł Kołodziejski oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta pan Michał Romanowski. To jest zespół fachowców odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku oraz jego skuteczne złożenie do pana wojewody. Za współpracę w tym i wielu procesach inwestycyjnych oraz procesach pozyskiwania na te inwestycje środków bardzo dziękuję obydwu panom wojewodom, panu wojewodzie Lechowi Sprawce oraz panu wicewojewodzie Robertowi Gmitruczukowi, reprezentantowi naszego południowego Podlasia, pan Robert Gmitruczuk, wicewojewoda, zawsze z dużym zaangażowaniem wspiera nasze starania i to nie pierwsza i ufamy, że nie ostatnia inwestycja, o której będziemy mogli wspólnie mówić, że przynosi nam satysfakcję z dobrze realizowanej współpracy. To wreszcie proces inwestycyjny tak długo, od kilku pokoleń, oczekiwany przez mieszkańców Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, że już w latach 70. postanowiono o potrzebie budowy wówczas zachodniej obwodnicy miasta, że od tamtego czasu, przez tych kilkadziesiąt lat, miasto jest zabezpieczone w ziemię w tym pasie drogowym. Ta inwestycja wymaga pozyskania dosłownie kilku, literalnie kilku działek od prywatnych właścicieli, bo jako miasto od tylu lat jesteśmy przygotowani na jej zrealizowanie.
I jeszcze raz chcę podkreślić, to wszystko nie stałoby się bez konsekwencji i tego zdrowego uporu. Przypomnę, że ten wniosek podobny na dofinansowanie budowy tej nowej przeprawy mostowej składaliśmy wcześniej dwukrotnie do funduszy ze środków budżetu państwa. Wówczas nie uzyskaliśmy dofinansowania. Byli i tacy także wśród radnych Rady Miasta, którzy publicznie zapytywali mnie jako prezydenta, po co kolejny raz składam wniosek na inwestycję, która w ich ocenie nie jest miastu pilnie potrzebna. Czułem siłę i wsparcie przede wszystkim mieszkańców miasta. I tu z ogromnymi podziękowaniami zwracam się do Stowarzyszenia Budowy Mostu, które powstało oddolnie, którego reprezentanci w postaci państwa radnych, są dzisiaj z nami radni Klubu Koalicji Obywatelskiej, które to stowarzyszenie zebrało ponad 3000 podpisów. Jest to bezprecedensowe w Białej Podlaskiej, gdy tak licznie mieszkańcy pod własnym imieniem i nazwiskiem podpisują się pod ważną potrzebą, wskazując swoje poparcie dla tej inicjatywy. Ten głos mieszkańców Białej Podlaskiej został skierowany w bezpośrednim adresie do pana premiera Mateusza Morawieckiego i bardzo dziękujemy panu prezesowi Rady Ministrów za jego wysłuchanie. Choć podkreślę raz jeszcze, pierwsza ocena składanych przez nas wniosków następuje w Urzędzie Wojewódzkim. Mieliśmy informację, że ten bardzo dobrze przygotowany wniosek spełniający wszystkie wyśrubowane kryteria ze świetną oceną opuścił Urząd Wojewódzki i trafił do Kancelarii Premiera, gdzie również tę bardzo dobrą ocenę uzyskał. Przed nami duże wyzwanie. Jest to jedna z największych inwestycji w Białej Podlaskiej. To koszt zdecydowanie przekraczający kwotę uzyskanego dofinansowania, ale tutaj z satysfakcją chcę podkreślić, że dziś możemy korzystać z faktu prowadzenia przez nas w tej kadencji bardzo odpowiedzialnej, roztropnej, gospodarskiej polityki finansowej. Bo nie tylko dbamy o wypracowywanie dochodów własnych, ale także sukcesywnie przez 4 lata uzdrawialiśmy stan finansów publicznych naszego miasta, spłacając przez te 4 lata 30 milionów złotych z wcześniej wygenerowanego we wcześniejszych kadencjach władz miasta zadłużenia. A dopiero w grudniu ubiegłego roku wyemitowaliśmy transzę pierwszych 15 milionów obligacji, które pomogły nam złożyć wysiłek finansowy w postaci prawie 100 milionów złotych wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku. Mówię to wszystko, żeby z pełną świadomością podkreślić. Odpowiedzialnie staramy się zarządzać dynamicznym, ale zrównoważonym rozwojem miasta. Sięgając śmiało po spełnianie tak wielkich marzeń, jak te największe inwestycje, na co dzień nie zapominamy o realizowaniu tych drobniejszych, ale także bardzo przecież istotnych i potrzebnych mieszkańcom miasta, jak choćby budowa dróg osiedlowych. Ta kadencja też przejdzie z tego względu do historii. Miałem tą przyjemność i satysfakcję, że udało się pozyskać do realizacji mojego autorskiego programu budowy dróg na całą kadencję państwa radnych i szerokie środowiska. Dzięki temu mamy już kilkanaście dróg osiedlowych lub ich części wybudowanych w tej kadencji i nawet realizacja tak wielkich przedsięwzięć nie zatrzyma nas w budowie tych pozostałych. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za bardzo dobrą współpracę i chcę podkreślić wartość tych cech charakteryzujących mieszkańców Białej Podlaskiej. Mądry upór, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu, którym jest spełnianie naszych wspólnych marzeń o zrównoważonym i dynamicznym rozwoju Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Jak powiedział Pan Prezydent, bardzo wielu mieszkańców podpisało się pod petycją o budowę, wsparcie finansowe budowy tego mostu i między innymi o tym Wojciech Sosnowski. Witam Państwa serdecznie. Z ogromną satysfakcją mogę opowiedzieć o naszej inicjatywie, która zakończyła się sukcesem. Mianowicie zostały nam przyznane środki w petycji, którą pisaliśmy do pana Mateusza Morawieckiego. Informowaliśmy o tym, pokazywaliśmy, jakie problemy są, jak ten most jest potrzebny.
Zbieranie podpisów przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo tak naprawdę zebrać 3000 podpisów w tak krótkim czasie to nie jest prosty wyczyn. Nie udałoby się to, gdyby nie członkowie stowarzyszenia, gdyby nie tak naprawdę ruch społeczny, który zrobił się wokół tej jakże ważnej inwestycji. I myślę, że gdyby nie ten nasz ruch, o wiele trudniej byłoby nam, samorządowi, otrzymać te pieniądze, bo podpisy to jedno. Oprócz podpisów też przecież odbyliśmy szereg spotkań formalnych, mniej formalnych. Też tutaj chciałem w tym momencie podziękować panu Robertowi Gmitruczukowi, który był dobrym duchem tej inwestycji, panu posłowi Riadowi Hajdarowi, który też zgłaszał poprawki. Naprawdę ten temat lokalny zrobił się tematem tak naprawdę regionalnym i myślę, że też tutaj decyzja o przyznaniu tak dużych środków była znacząca w przyznaniu pieniędzy dla miasta. Muszę to powiedzieć, bo tak naprawdę jak zaprosiłem państwa na spotkanie, w którym powiedzieliśmy, że będziemy organizować stowarzyszenie, że będziemy zbierać podpisy z drugiej strony rzeki, no wiele osób wręcz śmiało się z nas, że po co, że przecież to i tak jest nierealne, tak? Tutaj też chciałem podziękować panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi, radnym z klubu Koalicji Obywatelskiej, że byli tak zdeterminowani, że pomimo tego, że w pewnym budżecie, tak, w ostatnim roku radni praktycznie do zera zdjęli pieniądze z realizacji mostu. Z determinacją, ale tak naprawdę to z długofalowym planem odpowiedzialnych gospodarzy konsekwentnie dążyli do tego, aby ten most wybudować. Przykro jest słuchać wypowiedzi polityków, niektórych polityków z Prawa i Sprawiedliwości, między innymi posła Dariusza Stefaniuka, który się chwali, że on przecież te pieniądze załatwił miasto, gdzie wszyscy dobrze pamiętamy, jak w kampanii wyborczej, nawet na debacie z innymi kandydatami, którzy chcieli zostać wtedy prezydentem, pokazał planszę, na której pokazał, że to jest 150 milionów złotych, że temat jest generalnie z kosmosu i jest nierealny, tak? Są nagrania, można sobie do nich wrócić. Przykro też jest słuchać głosu niektórych radnych z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że to jest wręcz jakaś fanaberia, most jest niepotrzebny. Na każdym etapie pracy naszego stowarzyszenia byliśmy uskrzydlani wieloma telefonami, messengerami od mieszkańców, którzy mówili, że także, że fajnie, co z tym będzie. Wręcz byli czasami też zatroskani, że być może tego mostu nie będzie. To właśnie chodzi o kwestię tej poprawki, która przesunęła pieniądze na budowę toalet i zakup maszyn do pielęgnacji trawy. Ale dzisiaj mamy sukces i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli właśnie z tego miejsca przeprawić się dosłownie w parę minut na drugą stronę rzeki. Także dziękuję raz jeszcze państwu. No i życzę dobrej, sprawnej realizacji. Dziękuję bardzo. I w imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej pan radny Rafał Wlizło i pan radny Edward Borodyjuk. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, ten długo oczekiwana inwestycja, jakim jest most łączący ulicę Koncertową z ulicą Warszawską, powolutku staje się faktem. Bardzo dziękuję naszym mieszkańcom, którzy tak licznie poparli nasz ten projekt. Ponad 3000 podpisów nie bierze się z niczego. Były to naprawdę oznaki naszego zaangażowania i tego, że ta inwestycja jest tak potrzebna. Dziękuję bardzo służbom pana prezydenta za to, że wykonały kawał dobrej roboty. Dziękuję panu posłowi Riadowi Hajdarowi za to, że też próbował ze swojej strony poselskiej również pomóc nam w tej inwestycji. I na koniec chciałbym powiedzieć, że ten most, który powstanie tutaj już w niedalekiej przyszłości, ma łączyć naszych mieszkańców, nie dzielić, a łączyć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, we wszelkich działaniach najistotniejsza jest skuteczność. Skuteczność wykonywanych zadań. Na przykładzie działania naszego pana prezydenta możemy mówić o skuteczności w
pozyskaniu funduszy, o skuteczności inwestycji, podam przykłady najbliższe. Od wielu lat czekaliśmy na stadion. Dzięki skuteczności obecnych władz stadion oddany do użytku. Dzięki skuteczności i zabiegom pana prezydenta oraz radnych mamy dofinansowanie do przeprawy mostowej. Ufam, że ta przeprawa mostowa będzie wykonywana w takim tempie, jak jest budowana autostrada. Jest tam tempo zawrotne. Wydaje mi się i mam taką nadzieję, że w ciągu 2 lat powinniśmy przejechać tą przeprawą mostową, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny i Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Pan Robert Woźniak. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, jako Radni Koalicji Obywatelskiej zawsze od samego początku wspieraliśmy tą inwestycję. Jak Państwo wiecie, były głosy krytyczne, pamiętacie doskonale Państwo, jak Radni Białej Samorządowej i Zjednoczonej Prawicy zdejmowali środki z budowy mostu, przeznaczając je na kosiarki czy też toalety. Intencje pokazują, szczere intencje pokazują, co komu, na czym zależało. My od samego początku jako Radni Koalicji wspieraliśmy tę inwestycję i bardzo cieszymy się, że ta inwestycja, miejmy nadzieję, już niedługo powstanie. Szanowni Państwo, głosy krytyki, które się pojawiają w ostatnim czasie ze strony radnych Zjednoczonej Prawicy, między innymi wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Marka Zyra, który pracuje w pogotowiu ratunkowym i który mówi, że budowa mostu nie jest potrzebna, że to nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. No, sami Państwo ocencie, jeśli ta przeprawa mostowa powstanie, jak, o ile skróci się czas przejazdu karetki do osób, które będą potrzebowały pomocy. Chyba tego nie trzeba komentować, więc takie argumenty osoby, która pracuje w pogotowiu ratunkowym i mówi, że taka przeprawa jest niepotrzebna i w ogóle nie rozwiąże problemów, jeśli chodzi o korki i szybszy przejazd w naszym mieście, są nietrafione. Cieszymy się jeszcze raz bardzo z tej inwestycji. Dziękuję jeszcze raz w imieniu Koalicji Obywatelskiej dla osób, które się zaangażowały w ten projekt i czekamy na realizację. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo pytania? Trochę szczegółów technicznych. Szczegóły techniczne. Pytania. A to może indywidualnie. Tak. Dobra. Konkretne pytanie. Konkretne pytanie, tak. Technicznych pani naczelnik. Podejdź. Tutaj tam jeszcze. Ale co konkretnie chcieliby Państwo wiedzieć? Jaki to jest odcinek i tak dalej? Nowa przeprawa połączy ulicę Warszawską z ulicą Koncertową. Na ulicy Warszawskiej powstanie rondo. To jest ponad kilometr trasy i na połączeniu ulicy Koncertowej również będzie rondo. Ścieżka rowerowa, jednojezdniowa, będzie to droga jednojezdniowa w dwóch kierunkach. Pan prezydent odpowie. Dziękujemy. Finansowanie inwestycji. Przed chwilą już wspomniałem o tym, jak nasza skuteczna polityka finansowa doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy w stanie udźwignąć w budżecie miasta tego rodzaju nakłady. Nie tylko dochodami własnymi, ale przede wszystkim właśnie skutecznie pozyskiwanymi środkami własnymi oraz wypracowaną zdolnością kredytową. Jest to inwestycja, która najprawdopodobniej potrwa do końca przyszłego roku, ale dokładny harmonogram realizacji tego zadania będzie wynikał z uzgodnień i harmonogramu podpisanego jako załącznik do umowy zawartej z panem wojewodą. I z tego harmonogramu będą też wynikały wysokości transz przekazywanej dotacji. Więc jeżeli chodzi o szczegóły tego finansowania, to będzie przedstawione w harmonogramie w umowie zawartej z panem wojewodą. Jeżeli chodzi o ogłoszenie przetargu, kiedy można się spodziewać?
Jesteśmy teraz w procedurze pozwolenia na budowę, które najprawdopodobniej uprawomocni się w marcu. Na jego podstawie będziemy mogli ogłosić przetarg na wykonanie inwestycji. Ja jeszcze bym poprosiła tak indywidualnie. Cepkę, tak to jeszcze powiem Państwu o jednym ważnym elemencie tej inwestycji, w zasadzie dwóch, które tak intensywnie wpisują się w naszą misję inwestycyjną, przede wszystkim właśnie w rozbudowę układu komunikacyjnego w Białej Podlaskiej w tej kadencji. Mam na myśli obydwa ronda. W tej kadencji wśród tej niezliczonej już ilości inwestycji jest 8 nowych rond w Białej Podlaskiej. Podwoiliśmy tylko w ciągu 4 lat liczbę rond w Białej Podlaskiej jako tych skrzyżowań, które zapewniają największą płynność ruchu i zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. Ta inwestycja obejmuje budowę dwóch kolejnych. Tu, w miejscu, gdzie jesteśmy, na skrzyżowaniu ulicy Artyleryjskiej i Warszawskiej oraz na skrzyżowaniu ulicy Koncertowej i Dalekiej. Elementami tej inwestycji są oczywiście także droga rowerowa i chodnik. To jest ulica w kompletnej formule jednojezdniowej w każdą stronę z chodnikiem oraz drogą rowerową. Skoro to wszystkie pytania, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim jej uczestnikom, dziękuję Państwu za przybycie i życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo.